Dobry wieczór, czy tam dzień dobry. Witajcie kochani słuchacze, oglądacze. Dlaczego ja, kochani, nie wierzę, że słowo, takie słowo jak Kościół w ogóle należy do Pisma Świętego. Wprowadza tam niepotrzebne zamieszanie. Zobaczcie. Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju, tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych. Tak? Protestancki przekład będzie mówił. A bowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Bóg nie jest autorem zamieszania. Jego słowo nie będzie wprowadzać czytelnika w konfuzję, w zamieszanie. Tego samego zdania był William Tyndale i wczesne przekłady reformacyjne Mateusza, proszę, 16, 18. Zobaczcie, to jest 1526 rok, przekład sprzed 500 lat. Mamy tutaj ten werset. Zobaczcie, nie ma słowa church, kościół. And I say also unto thee, it thou art Peter, and upon this rock I will build my congregation. And the gates of hell shall not prevail against it. Ja ci powiadam, ty jesteś, tobie, że ty jesteś Piotr, a na tej skale ja zbuduję moją kongregację, moje zgromadzenie. Że kojarzycie, że gdzie dwóch albo trzech zgromadza się w jego imię, tam on jest między nimi. Czy to implikuje krytyczne, samodzielne, analityczne myślenie, wolność słowa, wolność rozmowy, dyskusji, gdzie dwóch albo trzech w imię Jego, tam On jest między nimi. Tak? To jest wolność od wszelkiego systemu kontrolowanej religii. I pomyślcie sobie, że 500 lat temu, kiedy zaczęła się reformacja, kiedy ktoś mówił church, kościół, w Anglii na przykład, no to z czym się to słowo kojarzyło? Tylko i wyłącznie z papieskim systemem, z kościołem rzymskokatolickim. To był jedyny kościół. I dlaczego teraz niektórzy ludzie chcieliby dalej kontynuować, używając właśnie tą schedę, używając to słowo, które zostało wykreowane do nazywania tejże organizacji papieskiej. William Tyndale był świadom tej sytuacji, dlatego w jego Biblii nie używał, w jego przekładzie nie używał słowa kościół, church, aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania. Zamieszanie bierze się stąd, że nigdzie w pismach Starego Testamentu, nigdy, Bóg nie zapowiadał powstania żadnego church, żadnego kościoła. Pisma Starego Testamentu mówią o restauracji zgromadzenia izraelskiego, zjednoczonego Izraela. To na takiego Mesjasza czekali Hebrajczycy. Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraela? Tak? Nikt tam w głowie nie miał pomysłu jakiegokolwiek kościoła. Nawet jeszcze na początku reformacji ludzie, reformatorzy odżegnywali się od tej idei kościoła. Kościół był wrogiem wolności, wrogiem prawdy, zwalczał prawdę, bo kościół jest organizacją hierarchiczną, jest to system papieski. Jest to Babilon duchowy. Dlatego jak ktoś myśli o sobie, że jest częścią kościoła albo nazywa tak swoje grupy kościołami, to tak jakby otwierał furtkę diabłu, temu babilońskiemu duchowi do działania w swoim życiu. Ktoś może zostawiać furtkę diabłu na przykład poprzez palenie papierosów, tak? Jakieś, na przykład, albo poprzez, powiedzmy, pornografię, czy inne jakieś rzeczy ze starego życia i diabeł może przez to wchodzić i niszczyć. A tak samo nazewnictwo, które pochodzi z systemu wrogiego Bogu.
Będzie bardzo trudno ludziom, którzy tkwią w tym kościelnym paradygmacie, na przykład no, świętować szabat. Będą mieli kłopoty, dlatego że Kościół jest to tożsamość wroga Izraelowi Bożemu. No? Według Biblii my jesteśmy zgromadzeniem, a nie Kościołem. Jesteśmy zgromadzeniem i to o zgromadzeniem od tejże tożsamości proszę Jakuba. Początek. Jakub sług Boga Pana Jezusa Chrystusa pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. To jest zgromadzenie, które było zapowiadane w pismach prorockich, które będzie odrestaurowane. Zostało odrestaurowane. I tak jak mówił Jakub w Dziejach Apostolskich 15. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego, a z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę, odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny, podźwignę go. Z tym zgadzają się słowa proroków, że Bóg wybierze sobie spośród pogan lud dla swego imienia. Jak to się stanie? Co prorocy mówili? Że Bóg powróci i odbuduje upadły przybytek Dawida. Odbuduje jego ruiny, podźwignie go. To jest ta obietnica zawarcia nowego przymierza z domem Judy, z domem Izraela, z Jeremiasza 31. I to się wypełniło, to się zaczęło się dziać w dniu Pięćdziesiątnicy. Kiedy Ruach HaKodesh wstąpiła na przedstawicieli Izraela, którzy się zgromadzili się z całego świata, zjechali się na święto. I po co to się stało? Dlaczego Bóg odrodził Izraela w dniu Pięćdziesiątnicy? Po to, aby pozostali ludzie szukali Jahwe, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje. Yahuwah Elohim, Yahuwah. Mówi Yahuwah, który to czyni. Znane to jest od wieków. Te proroctwa były znane ludziom od wieków. Niestety nie są znane współczesnym, tak zwanym ewangelicznym ruchom. Nie są znane. Ci ludzie nie znają dokładnie proroctw. Siedzą w tym paradygmacie kościelnym i myślą, że poznali słowo, że dobrze zrozumieli. Niestety nie zrozumieli dobrze, zostali okłamani. Oni wierzą w jakiś system, który ma swoją tam wewnętrzną logikę, ale to nie jest... To jest logika oparta jedynie i wyłącznie na... bardzo ograniczonej, wyrwanej z kontekstu interpretacji i to do tego jeszcze błędnie zrobionych przekładów Nowego Testamentu. Tak jak fajnie ktoś powiedział, że taki pewien człowiek z kanału Prawda ma znaczenie, że on nie potrafi powiązać Starego Testamentu z Nowym. To jest trudne, żeby powiązać Stary Testament z Nowym, jeżeli człowiek tkwi w paradygmacie chrześcijańskiego kościoła. Jest to trudne. Dlatego, że nigdzie Stary Testament nie zapowiadał powstania kościoła chrześcijańskiego. Więc wychodzi na to, że Bóg jest autorem zamieszania. No nie, Bóg nie jest autorem zamieszania. Autorem zamieszania są nieskrupulatni tłumacze Nowego Testamentu. Tyle. Ale tu jest dobry przekład Nowego Testamentu. Zobaczcie, Nowa Biblia Gdańska. Mateusza 16:18. Nie będzie słowa Kościół. To jest dobry przekład, konsekwentny, logiczny przekład Pisma Świętego. Ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce, przynajmniej na Bogu, który mówi i objawia, nie ciało i krew, nie ludzka zdolność, ale Bóg, który mówi. Nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebiosach. I na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych. Nie Kościół, tylko zgromadzenie wybranych. I bramy krainy umarłych go nie przemogą. Zgromadzenie wybranych, naród wybrany w Biblii to jest Izrael. To nie jest żaden Kościół, to jest Izrael. Ktoś, kto się upiera, żeby używać słowa Kościół, wprowadza zamieszanie do Słowa Bożego. Czyli sprzeciwia się, de facto sprzeciwia się Bogu. Sprzeciwia się przepływowi objawienia. Sprzeciwia się temu powiązaniu Starego Testamentu z Nowym. Powiązanie jest takie, że od wieków było zapowiedziane, że Mesjasz przyjdzie i odrestauruje Zjednoczonego Izraela. I tak się stało. I o tym właśnie zapowiadał prorok Jeremiasz 31. Przeczytajmy z Nowej Biblii Gdańskiej.
Oto nadejdą dni, mówi wiekuisty, że zawrę z domem Izraela i domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak to przymierze, które zawarłem z ich ojcami, kiedy ich wziąłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Mitzrayim, czyli z Egiptu. To moje przymierze zerwali. Tak? Po 40 dniach zerwali to przymierze. Chociaż nie przestałem być ich panem, mówi wiekuisty. Więc jak w tych kultach chrześcijańskich ludzie mówią, że mają na myśli to przymierze synajskie i zaraz myślą o kapłanach lewitach, to ci ludzie wykazują swoją kompletną ignorancję, niezrozumienie Pisma Świętego. Przymierze synajskie działało przez 40 dni. I w obrębie przymierza synajskiego nie było kapłanów lewitów. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że nie przeczytał uważnie Eksodus 19, Eksodus 20, pierwszych 11 wersetów z Eksodus 24. Znaczy, tacy ludzie są nieukami. O takich ludziach mówi apostoł Piotr. O niedouczonych ludziach, którzy na własną zgubę przekręcają Słowo Boże. To moje przymierze zerwali, chociaż nie przestałem być ich panem, mówi wiekuisty. Po 40 dniach zerwali to przymierze. I z powodu zerwania przymierza został wprowadzony system kapłaństwa lewickiego oraz księga prawa, która była dodana do Księgi Przymierza. Ale Przymierze Synajskie nie było zawarte na podstawie Księgi Prawa, tylko na podstawie tekstu Księgi Przymierza. A integralną częścią Księgi Przymierza był Dekalog, 10 przykazań. Lecz oto przymierze, które po owych dniach zawrę z domem Izraela, mówi wiekuisty, złożę moje prawo w ich wnętrzu oraz wypiszę je w ich sercu, abym był ich Bogiem, a oni byli mi ludem. Czyli znowu księgę przymierza włoży Bóg do serca, nie księgę prawa związaną z systemem lewickim. Tego niestety chrześcijanie, nauczyciele chrześcijańscy kompletnie nie rozumieją. Pismo przecież mówi, list Jakuba. Nie każdy będzie skłonny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jak próbujesz człowieku wyjaśnić coś tym nieukom, niedouczonym, tym ignorantom Słowa Bożego, tkwiącym w tym paradygmacie kościelnym, to oni nie chcą posłuchać. Oni wpadają w gniew. Pismo mówi, niech każdy będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Oni nie chcą posłuchać. Oni chcą tylko mówić. Próbujesz im coś wyjaśnić? No, to jest wtedy blokada. Nie? To tak jak tę samą relację jak między Chrystusem a faryzeuszami. Podobnie było. Tkwili w tradycjach ludzkich i uważali, że wiedzą lepiej od samego Boga. Tak? W końcu wysłali Syna Bożego na krzyż. Tak? To tak podobnie się dzisiaj w kulcie chrześcijańskim ludzie zachowują. Mają pogardę dla Słowa Bożego, nie chcą posłuchać, oni chcą tylko mówić. Tak? Mówi król Salomon, że głupi nie lubi się zastanowić, tylko swoje zdanie przedstawić. Chce, tak? No. Bóg mówi, że złoży jego torę, moją torę, dosłownie tu jest torę, w ich wnętrzu oraz wypisze w ich sercu, aby był ich Bogiem, a oni byli mi ludem. O kim tu jest mowa? O Zjednoczonym Izraelu. Oto nadejdą mi, zawrę z domem Izraela, z domem Judy nowe przymierze. Takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami, kiedy wziąłem za rękę, by wyprowadzić z Egiptu, to moje przymierze zerwali. Lecz oto przymierze, które po owych dniach zawrę z domem Izraela, mówi wiekuisty. Z domem Izraela. Już nazywa Judę i Izraelem. Izraela, całym Izraelem. 12 plemion. Tak? 12 plemion w rozproszeniu, jak mówił apostoł Jakub. Plus ci wszyscy ludzie z narodów włączeni. Złożę moją torę w ich wnętrzu. We wnętrzu kogo? We wnętrzu Izraelitów. Jak Bóg wkłada tobie do serca jego instrukcje, jego prawa, że stajesz Izraelitą, zostajesz wszczepiony w drzewo oliwne, jesteś Izraelitą, nie jesteś chrześcijaninem, nie jesteś częścią Kościoła, jesteś częścią Izraela. I nie będą nadal nauczali każdy bliźniego i każdy swojego brata w słowach poznaj cię wiekuistego, poznajcie Jahwe, gdyż wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego do największego, mówi wiekuisty. Więc właśnie to, co mówiłem. Gdzie dwóch albo trzech w imię moje jestem między nimi. Wolność słowa, krytyczne myślenie, indywidualne myślenie, indywidualny kontakt z Bogiem, ze Stwórcą, znajomość Stwórcy, zależność od Niego, a nie od innych ludzi.
to On będzie wprowadzał we wszelką prawdę. Wybaczy naszą winę i grzechów więcej nie wspomni. Dlatego, że będziemy mieli Jego prawa w sercu. Będziemy chcieli zachowywać Jego instrukcje. Fajne, nie? Więc Bóg nie jest autorem zamieszania. Autorem zamieszania są ludzie. Właśnie. W Marka też, to jest też dobry komentarz do tego całego kościelnizmu i chrześcijanizmu. On zaś odpowiadając rzekł im, dobrze prorokował o was o błudnikach, Izajasz, jak to jest napisane, lud ten oddaje mi cześć swoimi ustami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Daremnie mi cześć oddają, daremnie mnie czczą, nauczając przykazań ludzkich jako doktryn. Bowiem opuściliście przykazanie Boga, trzymacie się tradycji ludzi, umywania dzbanów, kielichów oraz czynicie wiele innych im podobnych. Mówi także, zupełnie znosicie przykazania Boga, byście waszą tradycję zachowali. Bo Mojżesz powiedział, szanuj ojca twojego i matkę twoją. Dekalog, to jest z dekalogu przykazanie. A wy mówicie, jeśli człowiek powiedział ojcu o matce, korban to jest dar, który ode mnie masz wsparcie, i nie pozwalacie mu nic więcej robić dla swego ojca czy swojej matki. Korban, czyli że do świątyni kasę dajesz, tak? Zamiast ojcu, matce wspierać. To waszą tradycją, którą przekazaliście, unieważniacie słowo Boga. Na to wiele ich podobnych rzeczy czynicie. To samo jest w chrześcijanizmie, w kościelnizmie. Swoimi tradycjami, które przekazujecie sobie z pokolenia na pokolenie, unieważniacie słowo Boga. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go czcić, świętować. Bo tak Bóg powiedział. No, proszę bardzo. Faryzeusze atakowali przykazanie dekalogu Bożego. Czym się różnią chrześcijanie od faryzeuszów? Nie, nie różnią się. Są tacy sami w swoim zachowaniu jak faryzeusze. Opuścili przykazanie Boga, trzymają się tradycji ludzi. Tyle. Jeszcze podobne rzeczy. Aha, można wywnioskować. Jedna osoba tak mówiła. A nigdzie nie ma w Biblii, że mamy szabat zachowywać. Jak to nigdzie nie ma? Jest, tylko to jest dla mądrych ludzi, dla tych, co się Boga boją. Ci mają objawienie. A są też w Biblii, Biblia mówi też, Chrystus mówił o głupich pannach. Takich, co mają lampy, ale są puste. Puste lampy, puste głowy, pozbawione oliwy, tak? Nie ma światła w nich, nie świeci się nic tam w głowie. Głowę ma pusta, tak? Ma mało słowa. Kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, to i to, co ma, będzie mu zabrane. No tak jest z objawieniem słowa. Jak masz, to będzie ci się pomnażać. Jak trwasz w słowie, a nie próbujesz się ludziom przypodobać, to Bóg będzie ci pomnażał objawienie. Ale jak ty oddajesz bardziej chwałę ludziom, jakimś tam pastorkom, czy wierzącym ze swojego zborku, czy z jakiejś innej tam sekty i bardziej się liczysz z ich zdaniem niż ze zdaniem Stwórcy, to nie będziesz miał objawienia. Będziesz coraz głupszy i coraz bardziej pustą głowę będziesz miał. Będziesz głupią panną, która ma pustą lampę i tam nie świeci się żadne światło w tej lampie. Proszę. Bo ktokolwiek by dochował całe prawo Mojżesza, a potknął się w jednym, stał się winnym wszystkich przepisów prawa. Gdyż ten, co powiedział, nie możesz cudzołożyć, powiedział też, nie możesz zamordować. Kto to? Mojżesz powiedział? Nie, to Bóg powiedział. Dowód Exodus 20. Czytajcie, tam jest po byku napisane, to Bóg wygłosił dekalog z góry Synaj do uszu całego narodu. Ten bowiem, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział także, nie zabijaj. To są przykazania Stwórcy. Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa. No, jeszcze raz. Trzeba jeszcze raz przeczytać, bo ci ludzie w chrześcijaństwie to mają tak przytępione umysły, że nie widzą, co tu jest napisane. Tu jest napisane o tym, że masz szabat zachowywać. To jest dokładnie o tym napisane. Jest o wielu rzeczach napisane. Proszę. Jeżeli przeto zgodnie z pismem wypełniacie królewskie prawo, to jest z Tory, przykazanie, Tora, nauczanie Tory, proszę bardzo, list Jakuba. Jeżeli przeto zgodnie z pismem wypełniacie królewskie prawo, do wierzących napisał,
Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, dobrze czynicie. To jest trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział. Tam znajdziecie to przykazanie. Apostoł Jakub naucza z trzeciej Mojżeszowej z 19 rozdziału. Spotykam takich głupich ludzi, którzy mówią, że ich Stary Testament nie dotyczy. Widać, że to są ludzie nieoczytani, nieutwierdzeni nawet w pismach Nowego Testamentu. Nie znają. Jak to się mówi, chlapie jęzorem, byleby tylko coś powiedzieć. Ale nie zastanawiają się nad tym, co mówią. No. Czyli bluźnią zaszczytnemu imieniu, które było wypowiedziane nad nimi. Bo bluźnią jego nauce, jego słowu. Jeśli przeto zgodnie z pismem wypełniacie królewskie prawo, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech i prawo potępi was jako przestępców. Ktoś mówi, że już nie jest pod prawem, tylko pod łaską. A prawo i tak go potępi jako przestępcy, jeżeli będzie przestępował prawo. A co to znaczy być pod łaską? To znaczy mieć w sercu Torę od Boga, tak, że ty stajesz się żywym prawem Bożym i żyjesz według tego prawa, ale to ci sprawia frajdy, po prostu chcesz. To jest wewnętrzna zmiana, zmiana postrzegania. To jest tak, jakbyś widział, że szklanka jest w połowie pełna. Inny będzie widział, że jest w połowie pusta, a ty widzisz, że jest w połowie pełna. To jest po prostu takie postrzeganie. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. I tu niektórzy mówią, tak słyszałem takie opinie, bo to nikt nie jest w stanie wypełnić. I skupiają się na tym, że no, przebaczenie jest w Chrystusie, Chrystus za darmo nas wykupił, jakby, no, zbawienie jest za darmo, z łaski, nie z uczynków. Wejście w relację z Bogiem jest za darmo, ale potem mamy z drżeniem sprawować nasze zbawienie. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. Jeżeli ktoś autentycznie odrodzony został z ducha, to nie powinien cudzołożyć, tak? Po owocach poznamy. Nie powinien zabijać, tak? Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, to jesteś grzesznikiem, jesteś sługą diabła, jesteś przestępcą wobec prawa. No. Ponosisz winę wtedy. To mówi o dekalogu Bożym, tak? Jeżeli ktoś nie cudzołoży, nie zabija, ale kradnie, to co wtedy? Jest przestępcą wobec prawa. I co? Czy będzie taki zbawiony? Nie, taki człowiek nie zostanie zbawiony. Taki człowiek będzie potępiony. Sprawiedliwie zostanie potępiony. Proszę, to jest tutaj. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie w owym dniu, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, nie wyrzucali złych duchów mocą Twego imienia, nie czynili wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości, bezprawia, tak? To samo dotyczy świętowania soboty. Jest to Królestwo Boga, Bóg tam rządzi, On ustanawia zasady, to jest Jego Królestwo, nie Królestwo jakiegoś człowieka, czy jakiejś grupy wyznaniowej. Po prostu muszą ludzie opamiętać się, przyjąć zasady Jego Królestwa. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, na którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił w siódmy dzień, uczynił go świętym. Kiedy? Wtedy. Jeszcze w Edenie, jeszcze przed upadkiem Adama w grzech. Kiedy jeszcze była doskonałość. Że szabat nie został ustanowiony z powodu grzechu, tylko został ustanowiony jako zwieńczenie dzieła Bożego, jako pamiątkę tego, że on wszystko doskonałem uczynił. Dlatego uczynił ten dzień szczególnym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Dlatego tak złe duchy nienawidzą tego przykazania Bożego i tak zwodzą ludzi. Już to przykazanie przypomina, że Bóg wszystko stworzył
literalne 6 dni, a jak wiemy, kreacjonizm jest pod atakiem ducha tego świata, systemu tego świata. Ludzie się śmieją z biblijnej historii stworzenia, że w 6 dni Bóg wszystko stworzył, tak? Tymczasem właśnie to przykazanie z Księgi Wyjścia, ono odwołuje się, proszę bardzo, Dekalog Boży. 6 dni będziesz pracować, wykonywać wszelką twą pracę, tak? Pamiętaj o dniu szabatu, bo go uświęcić. 6 dni będziesz pracować, wykonywać wszystkie twoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana Boga twego. To jest szabat ku Jego czci. Nie chcesz szabatować? Nie chcesz świętować soboty? Nie chcesz czcić Boga. Proste to jest. Jesteś z diabła, masz diabelskiego ducha w sobie. Potrzebujesz uwolnienia. Poprzez objawienie Słowa Bożego. Najlepiej tak. Jak to nie przemówi do ciebie, to wtedy rózga z żelaza przemówi do ciebie. Kiedyś w przyszłości. W 6 dniach bowiem uczynił Jahwe niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego, z tego powodu, że wszystko stworzył, a 7 odpoczął, pobłogosławił dzień szabatu i uznał go za święty. Kto go uznał za święty? Bóg go uznał za święty. Czemu chrześcijaństwo nie chce uznać za święty ten dzień, który Bóg uznał za święty? A no bo chrześcijaństwo nie jest z Boga. Prosty, logiczny wniosek. Więc jakie jest chrześcijaństwo? A tu jest napisane. To jest proste, nie są to skomplikowane nauki. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą, nie ma w nim prawdy. To jest chrześcijaństwo, to jest kościół chrześcijański. Mówi, że zna Boga, nie zachowuje jego przykazań. Są kłamcy. Nie ma w nich ducha prawdy. Proste. Oni tak często mówią, ci ludzie. Królestwo Boże to nie szabaty i pokarmy, ale pokój, radość i sprawiedliwość. Tylko, że jak próbuję z nimi o tych sprawach rozmawiać, to jakoś nie widać u nich pokoju. Często to jest takie irytacja, szybkie kończenie rozmowy, potem są blokady telefonów, kasowanie komentarzy na różnych platformach społecznościowych, blokowanie na Messengerze, na WhatsAppie. No i przez to wszystko przechodzę już. Ja już to od wielu lat przerabiam. Jestem bardzo silnie przekonany, że autorem tego dzieła zwanego Kościołem Chrześcijańskim jest szatan. To duch innego Jezusa. To jest ten szatan. Ten szatan w tej postaci, jak on się objawia ludziom, to jest... On się objawia pod postacią tego niby Jezusa. 2 Koryntian, 11 rozdział. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli, znosicie to spokojnie. Koryntianie. Koryntianie nieutwierdzeni w pismach Mojżesza i proroków. I takiego innego Jezusa właśnie głosi, naucza chrześcijaństwo, które jest ignorancji tego, o czym mówił apostoł Paweł. To jednak wyznaję przed tobą, mówi apostoł Paweł, według drogi nazywanej przez nich sektą, służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w prawie i u proroków. Tak? I to dlatego, jak nie rozumieją sposobu myślenia i wierzenia apostoła Pawła, to ludzie, którzy potem czytają taki rozdział 14 listu do Rzymian, kompletnie nie rozumieją, o czym Paweł mówi. Widzą tutaj szabat, a tu nie ma nic na temat szabatu. Nic nie ma na ten temat. Słaby jada tylko jarzyny. Słaby jada tylko jarzyny. Słaby jada tylko jarzyny. Dlaczego słaby? No bo się bał, że te owieczki czy tam inne czyste zwierzęta ofiarowane były na jakimś pogańskim ołtarzu, w związku z tym w jakimś sensie były nieczyste.
No to nie ma znaczenia. Jak ktoś jest dobrze utwierdzony w Słowie Bożym, to wie, że może wszystko jeść to, co jest zgodne z instrukcją Słowa Bożego. To, co Bóg nazywa pokarmami. Kontekst. Kontekst, jeszcze raz kontekst. I to jest właśnie ten problem z ludźmi niedouczonymi, nieutwierdzonymi, że oni ignorują kontekst. Podobnie jak pisał we wszystkich listach apostoł Paweł w liście Piotra. Piotr mówi o Pawle. Podobnie jak pisał we wszystkich listach, mówiąc z nich o tych sprawach, w których są pewne trudne do zrozumienia rzeczy. Te, jak i pozostałe pisma, nieuki oraz niestali ludzie przekręcają na swoją zgubę. Nieuki. Znaczy, jak chrześcijanie, baptyści, zielonoświątkowi, katolicy i tym podobne. Nieuki. Niestali. Ci, którzy nie znają, nie są douczeni w pismach. Zatem wy, umiłowani, wiedząc to wcześniej, strzeżcie się, abyście nie zostali wyprowadzeni na manowce występującym szaleństwem oraz nie stracili swojej stałości. To jest NBG, Biblia, na 1000 lat, tak to ujmuję. Jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym, są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni, mało utwierdzeni, opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma, na własną swoją zgubę. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście, dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. No to jest, tak właśnie się tworzy kult innego Jezusa. I to był problem z Koryntianami, to jest problem z tak zwanymi chrześcijanami, którzy wcale nie są naśladowcami Chrystusa, tylko naśladowcami chrześcijaństwa. Chrystus nie był chrześcijaninem i nie żył w sposób, w jaki żyją chrześcijanie, którzy naśladują de facto kult rzymskokatolicki. Naśladują styl życia przeciętnego rzymskiego katolika. Czy tam człowieka, który brał udział w kultach religijnych Rzymu. 17, 18, 19 wieków temu. Kult to był słońca, tam świętym dniem był Dies Sol, dzień słońca. Świętowali Saturnalia, czyli ten okres przesilenia zimowego. Podobnie funkcjonują dzisiaj chrześcijanie, bo dlatego, że chrześcijanie mają swoją schedę duchową po kościele rzymskokatolickim, nawet nazywają się kościołem nadal. Tak? Były w czasie początkowym okresie reformacji próby oddzielenia się od tej duchowej korupcji. William Tyndale w tym kierunku dążył, ale potem, kilkadziesiąt lat później, zrobili przekład skorygowany pod przewodnictwem jakby króla Jakuba, tak? I się znowu słowo church się pojawiło angielskich przekładach Pism Świętych. Tak? Bo to służy religijnej polityce, a nie poznaniu prawdy. A my mamy, ojciec szuka takich, mamy tak czcić Boga Ojca, on szuka takich, którzy mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Czyli w prawdzie, przepraszam, w prawdzie jego słowa, w duchu, bo gdyż my jesteśmy świątynią dla Boga, to my jesteśmy tą świątynią dla jego ducha. I liczy się prawda, która wypływa jego słowa. A prawda jest taka, że bo Jahwe, Elohim, Pan Bóg, nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym prorokom. Jeżeli tak mówi Amos 3:7, że Jahwe nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru swym sługom prorokom. Zaiste nie czyni Adonai Jahwe słowa, jak tylko gdy objawia swoją tajemnicę sługom swoim prorokom. Jeżeli tak jest, to w takim razie Kościół chrześcijański nie jest dziełem Boga. Jest to ewidentna manipulacja, oszustwo wprowadzone do przykładów Nowego Testamentu przez zwodzicieli, przez ludzi zwiedzionych, którzy nie mieli dobrego rozeznania, przez nieuków, którzy przekręcili słowa Pism Nowego Testamentu na swoją własną zgubę. Już Bóg nigdy nie obiecał
nigdzie przez żadnego z proroków zakładania kościoła chrześcijańskiego. Mówiło o czymś innym, o restauracji zgromadzeń izraelskich. I głową takiego ciała jest Chrystus Pan, jest głową zgromadzenia Izraela. Dlatego do nieba wejdziemy przez jedną z 12 bram. Tak? Według liczby synów Izraela. Fajnie? Proste wszystko? Pewnie, że tak. Wszystko jest jasne. Jak ma się trochę oliwy w lampie. Nie? Hallelujah. Także dobrej nocy w Bożej mocy życzę wszystkim. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach.